Zdrowia. Pandemia pokazała nam w zasadzie czarno na białym, że są dwie Ameryki, są dwie Polski, są dwa światy ogólnie rzecz biorąc. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No widać gierkę polityczną czerwonych świń. Czerwone świnie po prostu dostały szały z tą paniką 19. Chcą kontrolować, chcą rozkazywać, chcą pokazywać i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest pytanie, jaka jest różnica, tak? No jest taka różnica wśród ludzi, że niektórzy mają umysły ścisłe, niektórzy mają umysły bardziej takie humanistyczne, tak? Także ogólnie rzecz biorąc, inżynierowie, lekarze, ludzie, którzy muszą się jakoś tak skoncentrować, wyliczyć, przedstawić, zanalizować, zrobić fakty, no to są bardziej jakoś tak konserwatywni. Patrzą na historię, patrzą na przeszłość, patrzą co działa, patrzą, co nie działa. No i właśnie dlatego są konserwatywni, dlatego że wiedzą, co działa, a wiedzą, co nie działa. Wiedzą, co już było i wiedzą, co się stało i dlatego patrzą z podejściem takim, troszeczkę analitycznym. Lewactwo dla odmiany, socjalizm, to są wolne duchy, to są poeci, to są nauczyciele, to są ludzie, którzy piszą poezję, to są ludzie, którzy bawią w obłokach, są tacy niezwiązani z konkretną produkcją. Oni zawsze pracują w urzędach, zawsze pracują gdzieś w polityce, zawsze pokazują, co można lepiej zrobić dla społeczeństwa. Uczelnie też kończą właśnie takie bardziej psychologiczno, społeczno i tak dalej. Nie produkują nic, nie orzą, nie sieją. Są z tej strony właśnie tej przyjemnościowej. Artyści, filmowcy, wszyscy ci, którzy mogą sobie w chmurach się bawić, to właśnie to jest ta lewica. No i dlatego to jest to potężne rozdzielenie. Umysł ścisły i umysł taki zabawowy. Teraz w Ameryce jest takie pytanie, w każdym kraju, jak się zapyta się konserwatystów, czy się martwią ogólnie o tą panikę 19, o tą pandemię, o tą Wuhan 19, nietoperze 19 i tak dalej, i tak dalej. No to 35% konserwatystów mówi, tak, martwimy się do pewnego stopnia, ale jesteśmy realistami, trzeba zrobić to i tamto. Wśród socjalistów 68% po prostu odchodzi od zmysłów. Po prostu się zaperza w tym wszystkim, szału dostaje. I pytanie jest takie, ogólnie rzecz biorąc, Dlaczego to tak jest? No i historia ogólnie rzecz biorąc z psychologii, to pokazuje, że ludzie osiągają, czy widzą to, co chcą widzieć. No i konserwatyści po prostu nie chcą widzieć i nie widzą i bardziej liczą te rzeczy. Dlatego powiedzmy wśród konserwatystów ludzie 40% się obawia, że ktoś z rodziny zachoruje, a wśród socjalistów 73% się martwi. Wśród niezależnych, to w Ameryce jest około 30% ludzi, którzy się nie deklaruje ani na prawicę, ani na lewicę, to 60% wśród tych niezdecydowanych też się denerwują, odchodzą od zmysłów. Ogólnie rzecz biorąc, konserwatyści wierzą, że świat jest niebezpieczny. Ogólnie konserwatyści wiedzą, że życie to jest jedna wielka walka. Konserwatyści wiedzą, że trzeba pokonywać problemy, ale że trzeba po prostu jak buldożer iść przez życie i się nie poddawać, po prostu podnosić ten swój krzyż i ciągnąć dalej. Konserwatyści nie wierzą rządowi, konserwatyści chcą, żeby był mały rząd, w przeciwieństwie do socjalistów. Socjaliści, patrząc na te pewne rzeczy, dla nich najważniejsze to jest to, żeby był ten stymulus, żeby płacili pieniądze,
które niby rosną na drzewie. No socjaliści ogólnie rzecz biorąc nie są w stanie zrozumieć, że te pieniądze, które są rozdawane i dawane, no to muszą przyjść od kogoś, są zabierane. Oni jakoś tego nie rozumieją. Oni po prostu myślą, że rząd może, że rząd da. No w Zimbabwe Murzyni robili, drukowali i tak dalej. No ale normalni ludzie, no to raczej rozumieją, że tak to nie działa. Socjaliści uwielbiają, żądają, żeby rząd wydawał rozkazy. Socjaliści uwielbiają, żeby rząd po prostu dawał jakieś restrykcje, żeby karał, żeby po prostu tam było 100, 300, 500 dolarów czy złotych za brak maseczki. Socjaliści chcą, żeby państwo wydawało jak najwięcej na te badania, żeby wydawało dla ludzi na ten stymulus, żeby i tak dalej, i tak dalej. No większość, no to socjalistów, no to ma obłęd lewactwa amerykańskiego antytrumpa. No i teraz jest takie pytanie, czy konserwatyści, jak to jest możliwe, że konserwatyści wierzą w to, czy widzą to, co jest. I tutaj się zaczyna. No, Trump podchodził do tego dosyć tak roztropnie. Na początku powiedział, no trzeba skasować te przyjazdy Chińczyków. No to socjaliści krzyczeli, że to jest rasizm, że to jest nie fair i tak dalej, i tak dalej. No bo cokolwiek Trump nie powie, no to po prostu jest skasowane. Jak on by dzisiaj wyszedł i powiedział, że znalazł lekarstwo na koronawirusa, no to socjaliści by go opluli, by powiedzieli, a dlaczego nie miesiąc temu? Także, że socjalistów nikt nie zadowoli. No ale on podszedł do tego dosyć spokojnie, no to socjaliści w reakcji po prostu zaczęli krzyczeć, że CNN i te wszystkie komunistyczne ściery telewizyjno-radiowo-internetowe po prostu zaczęły produkować artykuły, że brakuje jajek, że będzie brakowało mąki, że brakuje mięsa i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu jak napiszą coś takiego, no to ludzie lecą i kupują te papiery toaletowe, te jajka kupują. Później te jajka gniją, później te mięso gnije. Teraz w sklepach się idzie, to po dwie paczki tego mięsa tylko dają i tak dalej, i tak dalej. Paranoja jest taka, że wpisują wszystkich. Ostatnio w lokalnej gazecie przeglądałem i zatrzymałem się właśnie na tej klepsydrze ludzi, którzy tam umarli ostatnio, no to wpisywali, że człowiek, który był w hospicjum, no to na pierwszym rzędzie napisali, że umarł z koronawirusa. No i w te dane statystyczne właśnie takie rzeczy chodzą. Ludzie, którzy są już na tej ostatniej drodze do przyszłego świata, jakoś ich tam ten koronawirus dopadła, no i statystyka wchodzi i nie patrzy nawet, że to była w hospicjum. Także to jest makabra. No socjaliści dlatego chcą, żeby było jak najgorzej. Chcą, żeby po prostu państwo ingerowało, robiło coraz więcej. No i to jest właśnie ten rozdział. To jest lewactwo, socjalizm i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu nieprawdopodobne, że no ludzie nie myślą na ten temat. Wszyscy myślą, że jednak, że to jest jedne społeczeństwo, że to jest wspólna grupa, że mamy wspólne cele, no ale niestety nie są wspólne cele. Jedni chcą żyć kosztem drugich, no i w zasadzie lewactwo, no to zawsze chciało żyć kosztem drugim. Zawsze było to, żeby rozparcelować dziedzica, zawsze było to, żeby bogatego okraść i podzielić biednych. Nigdy socjalist nie patrzy, co można zrobić, żeby biedny był bogatszy. Nigdy nie mówią, co socjalist może zrobić, żeby robotnik został brygadzistą, a brygadzista powiedzmy technikiem, a technik inżynierem i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie mówią, że jeżeli ktoś pójdzie powiedzmy od najniższego szczebla, jak może się wspiąć po tej drabinie. Zawsze jest tłumaczone, że jest ta walka klasowa. Zawsze jest tłumaczone, że jest po prostu wykorzystywanie, że jest kolonizacja, że jest rasizm i tak dalej, i tak dalej.
Także te dwie rzeczy, no to jest gierka polityczna. Ludzie ta ideologicznie po prostu socjalistom pasuje ta panika 19. Oni teraz proponowali w kongresie, wszyscy ci nowi komuniści proponują, powiedzmy, 2000 miesięcznie pensji bez pracy. No skąd w ich myślach przychodzi coś takiego, że można drukować kasę? No, czy oni nie znają historii Zimbabwe z Wenezueli, z innych krajów? Przeszliśmy przez to wszystko, produkcja została oddana do Chin, mało co jest produkowane, no i oni teraz chcą zamienić paniką 19, chcą zamienić Amerykę w Wenezuelę. No i oni szczerze wierzą, że to nie jest gierka polityczna, że to jest autentyczne jakieś zrozumienie świata. Także Ameryka została nasycona socjalistami i kretynami przez ostatnie 40-50 lat. Koło wojny, przed wojną, drugą światową, po drugiej wojnie światowej Ameryka przyjęła jednak tej szkoły frankfurckiej, tych ludzi socjalistów, którzy po prostu Hitler ich tam ścigał. Nie wyjechali do kraju na Bliski Wschód. Wylądowali w Ameryce. No i ilość tych socjalistów w Ameryce wzrosła nieprawdopodobnie. Młodzi naprawdę są przekonani, że dostawanie tam 2-3 tysięcy dolarów za dużo nierobienie, no jest to utopia. To jest to utopia, bo jeszcze nikt w żadnym kraju, nikt nikomu nic nie dał. To się tylko tak nazywa, no ale to później trzeba wykonywać. Po prostu trzeba wziąć pałkę, zostać policjantem i lać, tak? No to wtedy dostanie się kiełbasę, mieszkanie i tak dalej. Tak samo ci wszyscy studenci, czy ludzie, którzy myślą, że będą pracować, będą coś dostawać, no to prędzej czy później państwo przyjdzie i powie, państwo będzie żądało czegoś, tak. Także są dwie Ameryki. Są dwie Polski, są dwa światy. No smutno to jest, że to się dzieje od tysięcy lat. Wydawałoby się, że powinno być więcej tych, którzy po prostu chcą uczciwie pracować, uczciwie zarabiać, uczciwie partycypować w społeczeństwie, płacić jakieś uczciwe podatki. No ale dziwne jest to, że jest ten socjalizm, że ten socjalizm po prostu wychodzi i mówi, są diabelsko bogaci, nie można być diabelsko bogatym. No i później zaczynają stawiać jakieś te progi, jak bogatym można być. No i nie zdałem sobie sprawy, że później za 10, 15 czy 12 lat ściganie wszystkich, no to doprowadza do tego, że ktoś, kto ma dwie krowy, jest ścigany. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.